Trener Tomasz Kafarski przed meczem Pogoń Grodzisk Mazowiecki Chojniczanka. Jak wyglądał ten tydzień pracy jednak po tym ciężkim meczu z Gawarnią? No za nami trudny weekend i ciężki początek, ale myślę, że już poniedziałkowa analiza, rozmowa wspólna moja z piłkarzami, potem dobry trening wpłynęło na to, że ta atmosfera się szybko poprawiła, chłopacy fajnie zareagowali na treningu, było widać dużą determinację i świadomość tego, że te ostatnie mecze nie wyglądały najlepiej w naszym wydaniu. Chciałem się zapytać o sytuację kadrową, sytuację zdrowotną, tak, bo wydaje się, że po meczu z Garbarnią najbardziej ucierpiał blok defensywny. Wiemy, że na pewno wypada Mateusz Bartosiak, tak, za nadmiar kartek. Mateusz Bartosiak wypada i najprawdopodobniej Damian Byrtek. Pozostali piłkarze są zdrowi i gotowi. Nasz najbliższy rywal, Beniaminek drugiej ligi. Czego spodziewa się trener po tym przeciwniku i jaki mecz mogą zobaczyć kibice w sobotę? No to jest drużyna, która gra taką fajną, pozytywną piłkę. Lubią ją posiadać i jest to kolejny Beniaminek, który sobie już od samego startu ligi pokazuje, że radzi sobie. Też ostatnio nie osiągnął zwycięstw, jest w podobnej może sytuacji jak my. No my pojedziemy tam zareagować po tych ostatnich wydarzeniach. Mam nadzieję, że drużyna, jak i sztab dobierzemy taką wspólną koncepcję gry, która pozwoli nam osiągnąć ten sukces. No, podejrzewam też, że szuka trener też odpowiedzi na to, dlaczego Chojniczanka ma problem z takim punktowaniem też na wyjazdach. Tak, 2 miesiące już jesteśmy od ostatniego zwycięstwa na wyjeździe. No, zgadza się. Rozmawialiśmy na ten temat 2 tygodnie temu przed meczem z Lechem. Dzisiaj jest ten sam wątek. No, teraz czekają nas 2 mecze wyjazdowe. No i nie ulega wątpliwości to, że no, w tych 2 meczach będziemy grali o pełną pulę. Wiadomo, można mówić wszystko, różne tematy też już poruszyliśmy przez te 14 kolejek, ale kibice mogą mieć nadzieję, że w sobotę właśnie uda się odwrócić znowu ten trend na tą dobrą stronę. No muszą mieć i ja głęboko wierzę, że tak będzie. I ostatnia rzecz, o jaką chciałem zapytać, to jest też świeży temat z tego tygodnia, czyli transfer Filipa Karbowego. Jaki to jest zawodnik i czy pomoże Chojniczance? No mam nadzieję, że pomoże. Zamysł był taki, żeby pomógł nam od stycznia, ale z racji tych problemów kadrowych jest duża szansa, że pójdzie z nami na mecz. Jest to zawodnik, który prezentuje odpowiedni poziom, ma bardzo dobre umiejętności techniczne i no wierzę w to, że jest w stanie pomóc tej jesieni. Nowy zawodnik Chojniczanki, prosto przed meczem z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, Filip Karbowy. No właśnie, dlaczego Chojniczanka? Jak w ogóle do nas trafiłeś? Pierwsze oznaki zaczęły się tak naprawdę w czerwcu. Co prawda mamy już październik, ale no nie potoczyło się to tak, jak powinno i zameldowałem się tutaj w Chojniczance w poniedziałek. Odbyłem trening. Wydaje mi się, że dobrze się zaprezentowałem pod względem fizycznym i jestem tu w Chojniczance. Tak spoglądając na twoje CV, spotkałeś się z trenerem Tomaszem Kafarskim. Czy to, że pracuje w Chojniczance, miało to też jakiś wpływ na twoją decyzję? Z trenerem się znamy, tak, z Górnika Łęczna. Pracowaliśmy razem. Myślę, że była to udana współpraca i ja znam dobrze trenera, trener zna mnie i myślę, że się dobrze dogadujemy, a obyśmy razem wygrywali tutaj w Chojniczance. To jest najważniejsze. Jak się czujesz po tym pierwszym tygodniu w Chojniczance? Chodzisz jednak w trudnym momencie po takich meczach z Garbarnią Kraków. No wiadomo, to nie jest taka łatwa, podejrzana sytuacja. Co prawda zespół zaliczył 2 porażki z rzędu, ale ja tu wchodzę z optymizmem. Widzę, że drużyna jest pełna energii i pełna sporych umiejętności. Wydaje mi się, że będzie dobrze i pozytywnie patrzymy w przyszłość. No właśnie, jakie szanse upatrujesz w zdobyciu kompletu punktów w Grodzisku Mazowieckim? To, co trener wcześniej wspomniał, Grodzisk też ma pas jakichś tam porażek, remisów.
Jedziemy tam po zwycięstwo. Myślę, że to jest krótka piłka i do tego będziemy dążyć. Nie każdy może kibic, no zagrałeś trochę spotkań na poziomie pierwszej ligi, tam jest prawie 100 spotkań, ale nie wiem, czy tutaj każdy kibic swojej czarki będzie cię kojarzył. Powiedz mi, jakbyś się miał scharakteryzować, to jakbyś cię opisał. Wiem, że zawodnicy nie lubią nigdy tego pytania, wolą bardziej mówić o kimś niż o sobie, ale tak w kilku słowach chociaż. W kilku słowach? Myślę, że dysponuję dobrym uderzeniem. Gdzieś kilka bramek wpadło w tej pierwszej lidze i będę starał się to powtórzyć w drugiej lidze.